Servus! Przyszedł czas podsumować, jak mi się śmiga i na Zoomką. Stwierdziłem, że nagram taki filmik, bo już śmigam ją jeden sezon, teraz drugi się zaczyna. Mam też porównanie w stosunku do poprzedniego mojego motocykla, czyli Bandit 600K. Więc mogę śmiało powiedzieć, jak mi się nią jeździ, jakie mam odczucia, czy warta była zmiana, co mi wyszło na plus, co wyszło na minus, bo minusy też są. Tutaj okazuje się, że między Inazumą a 600-ką moim bandytem poprzednim jest tylko 2 kilo różnicy. To jest po prostu coś niewyobrażalnego między pojemnością 1200 a 600, prawda? 2 kilogramy różnicy. Na sucho 600-ka 208, a na sucho Inazumka 210. Może być, że ważą nawet tyle samo, bo zbiorniczek w Inazumce ma 18 litrów, a w bandziorze miałem 20, czyli tam 2 litry więcej, czyli pewnie prawie będzie z 2,5 kg więcej cięższy motocykl. Płyny tak samo, 3,5 litra w tego oleju, 3,5 litra w bandicie, więc praktycznie waga jest identyczna. Więc opanowanie maszyny, jeśli chodzi o przejście z 600 na 1200, jeśli chodzi o wagę, poczucie, balansowanie, praktycznie nie miałem żadnego problemu. Wsiadłem na Inazumę, jeździłem się tak, jak faktycznie można powiedzieć, 600. Zacznijmy sobie od przodu. Mianowicie heble. Zyskałem dużo, naprawdę. W bandziorze 600 miałem 290 mm średnicy tarcz, a tu mam 310, więc już jest znacząca różnica, a do tego doszły mi zaciski. Już pal pies, że to Brembo, choć wiadomo, firma znana i naprawdę dobrze produkuje zaciski, to w bandziorze miałem dwutłoczkowe, tu mam czterotłoczkowe. I uwierzcie mi, nawet na tych starych przewodach gumowych, bez oplotu metalowego, one już mają ile? 2000 rok, a teraz 20 lat prawie mają te przewody, więc tak naprawdę powinienem je już wymienić. Mam to w planach, na oplot metalowy, ale powolutku. Nawet na tych starych przewodach te hamulce bez porównania. Dwa paluszki, wciskam, hamuję, chcę coś mocniej, dwa paluszki też mocniej wystarczą. Nie muszę całej dłoni zaciskać tak naprawdę, więc z hebli jestem bardzo zadowolony, super sprawa. Druga rzecz, zawieszenie. Praktycznie to samo, skoki są chyba takie same, jak pamiętam. Z przodu 120, w bandziorze też miałem 120, ale jest amorek, znaczy rura jest trochę grubsza, bo w bandziorze było 41 mm, tu mam 43 mm, czyli że tak powiem, na pewno jest sztywniejsze rozwiązanie. A czy tłumienie wszystko? Praktycznie nie odczułem różnicy. Tak samo miękko, tak samo tłumi, jak wiadomo, wszystko jest nowiutkie, nowy olej, nowe uszczelniacze, nowe panewki. Wszystko naprawdę śmiga tak samo, więc tutaj ani nie straciłem, ani nie zyskałem. Jedynie technicznie są grubsze po prostu rurki, więc to samo. Więc zawiecha, jak była. Dla mnie taka jest i mi odpowiada, fajna jest. Jedyne, czego mi brakuje troszkę, to jest właśnie jedna z takich wad, żeby to na przykład było gdzieś 140-150 mm skoku. To jakieś 30 mm więcej, niby mało, ale już dla mnie byłoby troszkę święty spokój na prześwicie, bo prześwit nie jest duży. Podobnie jak chyba w bandycie, żebym się nie pomylił, nie chcę wam skłamać, ale będzie chyba około 130 mm, więc to nie jest dużo. Jakby było tak 160-170, już by było fajnie, ale nie narzekam, dobrze jest, radzę sobie. Jeszcze Inazumką nie dobiłem o kolektory, gdzie w bandziorze dobijałem, więc na bandziorze się pouczyłem i jest spoko. Wiem już, jak traktować, jak chodzi zawiecha, kiedy przyhamować, kiedy przyspieszyć, żeby podnieść zawieszenie, na przykład przejechać sobie przez kocioł by i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Teraz to, co ważne, czyli ważne. Wszystko jest ważne, ale to jest serce motocykla, czyli silnik. W bandziorze miałem pojemność 600 m3. Tu mam 1200, dokładnie 1157, jakby ktoś chciał idealnie specyfikacji. No i co zyskałem? Przede wszystkim newtonometry. Silnik jest bardzo elastyczny. W bandziorze miałem 54 newtonometry osiągalne przy 9,5 tysiąca obrotów. Musiałem go naprawdę kręcić. Tu mam dużo więcej niutków, bo naprawdę sporo, bo to jest aż 98 i one są już osiągalne od 4,5 tysiąca. A maksymalny obroty silnika bezpieczne to jest 10,5 tysiąca, więc one są między 40 a 50%, mniej niż 50, właśnie w okolicach 40% obrotów silnika mamy już pełną, że tak powiem, pełny moment obrotowy. Po prostu bajka. Konie mechaniczne, tu mam przy 8,5 tysiącach 100 koni, a tam było przy 10,5 tysiącach 77 koni. Ale ja tak na konia za bardzo nie patrzę, liczyło się dla mnie elastyczność silnika, czyli ten moment obrotowy z dołu i uwierzcie mi, nie wiem, dam przykład,
jadę sobie turystycznie, wrzucam piąty bieg, bo tutaj jest 5 biegów, w bandzicie 600, co miałem 6. Przydałby się tutaj szósty bieg, byłby bardziej ekonomiczny, ale to taki mały minus mój. I tutaj na piątym biegu przy 2200 obrotów mam 60 na godzinę. Mogę spokojnie jechać i rozglądać się dookoła, można powiedzieć, na spokojnej trasie, oglądać otaczające mnie widoki, jak na przykład nie chcę się zatrzymać, nie wiem, napierać do przodu, ale wiem, że silnik mi nie dławi, nie muli go. Kiedy odkręcam manetkę, żeby je ruszyć dalej mocniej, on spokojnie, płynnie i mocno przyspiesza, nie dławi go nic, po prostu bajka. Nie wiem, chcę wyprzedzić samochód, tir szczególnie na trasie. W bandziorze musiałem rzucać trzeci bieg, czyli schodzić praktycznie z szóstego na piąty, czwarty, trzeci, trzy biegi w dół i kręcić go na jakieś właśnie 8-9 tysięcy, dopiero miałem konkretne obroty. Tutaj, jeśli naprawdę nie mam nic konkretnego z przodu, nie liczyć na mnie idealnie szybkie wyprzedzanie, mogę zostawić go na piątce, mam 60 na godzinę, 70, przyspieszam, dochodzę do 4000 obrotów, mam 105 km na godzinę i on po prostu tak zapierdziela, że ma bania. A jak chcę naprawdę mieć kopa, rzucam go na trójkę, dwa biegi w dół i to wymiata, po prostu wymiata, muszę naprawdę się pochylić, bo inaczej mnie zrzuca z motocykla, bo ja mam 1,90 m, więc dla mnie opory już są znaczące, więc tutaj na silniku w cholerę zyskałem, a na dodatek nic nie straciłem na spalaniu. W bandziorze miałem spalanie średnio w trasie 5,5 litra, w Inazumie mam to samo, więc mam elastyczniejszy silnik, a spalanie jest identyczne, więc nie straciłem nic. Wręcz pozorom można powiedzieć, że zyskałem, bo przechodząc na wyższą pojemność, przeważnie jest wyższe spalanie. Po prostu dla mnie szok było. Dla mnie po prostu szok przy mojej jeździe turystycznej. Normalnie tak samo pali. Jedyne co pali w zimie więcej, czy w mieście więcej, bo w mieście potrafi mi w lato Bandit spalać 6,5 litra, a ten spala mi 7, 7,5 litra. Więc w mieście na pewno więcej pali, bo potrzebuje się bardziej rozgrzać. Obydwa silniki. Na zimnym dużo więcej palę, na ciepłym jest ok. Potrafię z takich ciekawostek, jak jeżdżę na wycieczki 500 km i więcej, na przykład wschodnia Słowacja, zrobiłem 540, to ostatnie 100 km sprawdzałem, ile mi spalił, bo zaatakowałem sobie w Polsce i miałem do przejechania jakieś 105 km chyba do tankowania w Krakowie, bo zawsze sobie lubię zatankować, mieć w garażu motocykl już pełni zatankowany, to na 100 km, na 105 km, jak przeliczyłem na 100 km, ile mi spalił? Spalił 4,6. 4,6 na pojemność 1200. Dla mnie, szczególnie jeszcze na tak starą technologię, gdzie nie mamy wtrysku, tylko mamy gaziory, dla mnie to jest rewelacyjny wynik. Więc tutaj zyskałem naprawdę sporo. Nie dość, że czuję się bezpiecznie, mogę lepiej wyprzedzać, to dodatkowo spalanie mam to samo, bardzo miłe zaskoczenie. No jak jesteśmy przy silniku, kaźniki, jak w bandziorze, że tak powiem, może będzie, bo tutaj jest CVK, a tam było troszkę inne trzy literki, CRW czy CRV, coś takiego. Obie są 32. To jest ciekawostką, bo w bandziorze 1200 one mają numerek 34. Chyba są, mają większą przepustowość. Nie chcę was okłamywać, nie wiem dokładnie o co chodzi, nie doczytywałem tego, ale tu są mniejsze, jakby chyba przepustowości czy coś takiego. Ktoś chce, niech mi napisze, dodatkowo dowiem się, o co dokładnie chodzi. I to jest ciekawe, bo takie może być teoria, że dlatego, że są te gaziory, to on pali tak samo jak 600, bo 1200 bandzior pali więcej. Choć ma bandzior 1200 z pierwszej lat produkcji, ma podobno ten sam silnik, to jednak w specyfikacji technicznej jest ten silnik trochę słabszy. Bo na przykład bandzior 1200 ma chyba 98 koni, czyli 2 koni różnicy to nie jest dużo, ale ma za to moment obrotowy, te pierwsze przedliftowe, pierwsze edycje bandziora 1200 mają też do 4500 maksymalny moment obrotowy, ale nie mają 98 Nm, tylko 92. Z czego to wynika? Nie wiem, może faktycznie coś jest z gaziorami, bo pojemność silnika to samo, 1157, projekt, technicznie wszystko to samo, więc możecie się sami zastanowić, może to jednak gaźniki coś mają do tego wspólnego. Nie wiem, nie wypowiadam się na 100%, po prostu się tylko domyślam. Okej, okay, teraz mamy bak. Bak 18 litrów, w bandycie 600 miałem 20 litrów i to jest taki mały minus właśnie do tego baczku, że brakuje mi tych 2 litrów. Może nie tak bardzo, bo jak w miarę się rozsądnie jeździ, to tak na pełnym baku, nie licząc rezerwy, przejadę tak spokojnie 280, max 300 km, jakby naprawdę spokojnie jechał, więc tak 250-270 km i wiem, że muszę sobie zatankować. Chyba że chcę z rezerwy skorzystać, bo tu rezerwy jest sporo. Z 18 litrów jest aż 3,7, więc
bak bez rezerwy ma niecałe 15 litrów, więc każdy wie jak to jest, jak się śmiga, jak się jedzie, czasem można przycisnąć, wtedy spalanie zamiast tych moich 5-5,5 litra jest na jakieś 6-6,5, no to wiadomo, że bak liczy między 220 a 270 km, nie licząc rezerwy, więc mógłby być trochę więcej. Tak, z 22 litry, 25 to było naprawdę bardzo fajnie, no ale no wiadomo, to nie jest motocykl typowo turystyczny, nie? Teraz przejdziemy sobie do pozycji na motocyklu, bo jest naprawdę fajna. A propos pozycji na motocyklu, zobaczcie, niby jestem na podnóżce centralnej, ale wiadomo, wbiłam się troszkę w ziemię, więc tak jakbym praktycznie nie miał na nóżce i nogi mam ugięte. Praktycznie pozycja, jeśli chodzi o ugięcie nóg w stosunku do podłoża, mam praktycznie tą samą co z Banditem 600, bo różnica jest, jak pamiętam specyfikacji, jednego i drugiego to jest 5 mm. Tu jest chyba 785, a 700, nie pamiętam dokładnie, ale jest tylko 5 mm, więc niewyczuwalne jak dla mnie. Więc znowu mam przesiadkę na Inazuma z Bandiora, znowu nic się nie zmieniło tak naprawdę, ale zmieniła się pozycja w stosunku do kierownicy. Mianowicie jest bardziej wyprostowana. W Bandicie miałem kierownicę bardziej sportową, troszkę w dół. Też troszkę ergonomia, bo siedziałem ciut bardziej do tyłu, siedziałem gdzieś w ten sposób. Jak chciałem się bardziej podprostować, a mieć minimalnie tylko zgięte łokcie. Tu, zobaczcie, przy 1,90 m prawie jestem wyprostowany. Żeby być wyprostowany, kierownicę musiałbym mieć jakieś 10 cm, no z 8 wyżej i do siebie z jakieś 5. Ale w ten sposób naprawdę jest to bardzo wygodna pozycja na turystykę i można spokojnie śmigać 500, 600, 800 km, bo tak ostatnio też byłem w Dolnośląskim, zrobiłem 800 i praktycznie zero, no, troszkę nogi odczułem pod koniec, tak już, jak ja miałem takie 600-700 km, ale tylko delikatnie w tych kolanach, a tak ani kręgosłup, ani dupcia, zaraz przejdziemy dlaczego, ani żadne tam nadgarstki, łokcie, barki, nic, wszystko, śmigam, oczywiście liczy się to, że ktoś często jeździ, to się przyzwyczaił, nie, ale tu pozycja jest naprawdę bardzo wygodna, nawet jak mam stać, trzymać bak, cokolwiek, jest to naprawdę wygodne, czuję się bezpiecznie. Bak jest tak wyprofilowany, że nie mam bardzo szeroko rozstawionych nóg, ale też nie mam bardzo wąsko ściśniętych. Jestem gdzieś tam na wysokości barków z tymi kolanami. Sorki, pieski hałasują. No, to tak, jak mówiłem, pozycja wygodna, podprostowana, prawie prostowana, a kiedy trzeba, jest tak fajnie wyprofilowane, że mogę tak jakby kończy się moja część siedziska, tam siadam, mogę się schylić, położyć i schować za szybą. Mam nadal w miarę luźno łokcie, nie mam ich bardzo spiętych, mogę manewrować, mogę kontrolować wręcz jakieś, że tak powiem, skręty, nieskręty i spokojnie sobie śmigam. Przy moim wzroście, powtarzam, 1,90 m, więc osoba niższa miałaby jeszcze bardziej wygodnie. Mogę się przesunąć, troszkę odciążyć, podnieść głowę, nadal szyba mnie chroni. A tak, już jest typowa jazda spokojna, turystyczna, więc pozycja naprawdę bardzo fajna. No i przechodzimy do siedziska, bo to jest naprawdę ważne przy szczególnie turystycznej jeździe na cały dzień, gdzie można zrobić od 500 do 1000 km i tu naprawdę się sprawdza. Ja już przez rok śmigam Inazumą, teraz drugi sezon, jak wiecie, i kręcę dużo kilometrów jednodniowej wycieczki, bo dla mnie 200-300 to jest mało. Lubię tak przejechać, 500 to jest taka podstawa, 500 km. Ostatnio zrobiłem praktycznie 800 przez pomyłkę, dlatego trasa miała 750, bo się lekko pomyliłem, zjechałem nie tam gdzie trzeba, ale liczy się, przejechałem 800 i naprawdę rewelacja. Pozycja na motocyklu plus to szerokie siedzisko, bo spójrzcie jak to jest szeroko, naprawdę no od nadgarstka poza łokieć idzie elegancko, jest naprawdę szerokie, szerokie siedzisko, trzyma mi 4 litery w idealnym położeniu, nic mi nie drętwieje, nic nie boli, sprężyste nadal jest, jak pamiętam jest nadal to oryginalna gąbka, więc spoko, nic się nie dzieje, dla pasażera też jest dosyć szeroko, plecaczek nie narzeka, więc siedzisko plus ta pozycja na motocyklu, spokojnie robicie 500 km bez żadnego problemu na 4 literach. Super. Tylne heble. W Inazumie, tutaj jak i w Bandiorze 600, średnica tarczy jest taka sama, 240 mm, ale zacisk w Bandiorze miałem jednotłoczkowy, a tu mam dwutłoczkowy i dodatkowo jeszcze Brembo. I szczerze, jest naprawdę kolosalna różnica. W tyle to momentalnie to nie ma co gadać. W Bandiorze miałem bardziej spowalniacz, a tutaj naprawdę to mi hamuje. Oczywiście to nie jest jak przód, ale uwierzcie mi, w Bandiorze miałem typowy spowalniacz, taki, można powiedzieć, ABS na stałe.
Żeby zblokować na bandycie tylne koło, musiałem naprawdę bardzo mocno naciskać, prawie stawać na dźwigni, a tutaj delikatnie naciskam, już czuję, jak mi przyhamowuje, a jak mocniej nacisnę, blokuje mi koło. Bajka. Przy wyższych prędkościach muszę bardzo mocno nacisnąć, ale też mi blokuje koło. Tak sprawdziłem 2 razy, zarzuciło mnie trochę, ale naprawdę jest tu solidny hamulec, więc jest różnica na plus i to spora. Więc jak naciskam przód z tyłem, czuję naprawdę bezpieczne hamowanie. Bajka. Teraz zawiecha tył. W bandziorze 600, w 1200 jest tak samo praktycznie, zawieszenie jest z jednym amortyzatorem tu w środku, takie bardziej sportowe rozwiązanie. A tu mamy klasyczne, bo mianowicie jest z zawiecha z prawej, jak i z lewej strony motocykla. Tu mamy marki Showa, zbiorniczek. Nie pamiętam dokładnie, jak to działało, nie jestem zbytnio w tym techniczny. Szukałem specyfikacji, chciałem to rozebrać, nigdzie nie znalazłem, więc jakby ktoś miał, to z chęcią bym próbował, bo formalnie w serwisówce jest to nierozbieralne, nienaprawialne, tylko wymienialne. A ja bym chciał to przeserwisować, zobaczyć, więc pokombinuję, zerknę. No i wiadomo, tu jest sprężyna, to jest chyba wyrównywanie oleju, czy tu jest jakiś gaz, coś takiego, że powoduje, że po prostu nam to ładnie pracuje, cały czas nie uderza, nie cały czas nie pracuje tak, tylko tłumi, nie? Takie tłumienie jak. No i skok jest chyba podobny, jak pamiętam, 130 mm zarówno w bandorze, mogę się mylić, ale tak mi się coś wydawało, znaczy tak coś pamiętam, co miałem w 600, więc skok mam ten sam, ale mam za to z dwóch stron zawiechę. I co mi dla mnie to jest plusem? Omijając sprawę wizualną, bo to mi się podoba, to jest plusem dla mnie, że regulacja. Tam musiałem wejść do środka kluczem, normalnie kręcić, troszkę było to upierdliwe. A to z dwóch stron, z zewnątrz mam kluczyk, z zewnątrz pokrętło mam do tłumienia, więc mogę spokojnie sobie w każdej chwili to wyregulować, nawet na trasie, jakbym coś potrzebował. Super sprawa, nawet awaryjność jakby była, nie wiem, coś mi pierdzielnie, to mam tu fajnie sprężynę, która też działa, mogę sobie ją dostosować tutaj. Wiadomo, tutaj też mogę pobawić, ale jest to trudniej, to jest łatwiej. No więc dla mnie to jest na plus. Nie zyskałem, jeśli chodzi o techniczne sprawy, bo zawiecha chyba działa tak samo, bo mówię, to jest już wysłużone, pewnie nikt tego jeszcze nie serwisował, przejechane, mam już ponad 70 tysięcy kilometrów, będzie chyba niedługo 75, więc warto by to było przeserwisować, więc odczucia między bandziorem 600 a moim Inazumą 1200, zawiecha tył, działanie może ciut lepiej, ale tak samo praktycznie dla mnie się czuje na zawiecha, cały czas ta dupa tak chodzi, potrafię nią dobić, ale cóż. To nie jest motocykl terenowy, więc tu z chęcią też bym chciał mieć wyższe zawieszenie. Tak jak tam wspomniałem przed nim, fajnie było mieć 160. Tutaj też, no nawet 160, 180 mogłoby być, ale mówię, nie narzekam, jest git, pasuje mi, wyglądowo też i działa dobrze. Jak się pamięta, żeby w dziury nie napierdzielać, żeby nie dobić tyłem, bo bardziej mi się wydaje, że tyłem łatwiej mi dobić niż przodem. Ale to już inny szczegół. Podsumowanko. Inazuma 1200, a Bandit 600, którego miałem. Zyskałem sporo. Lepsze hamulce, dużo lepsze, czuję się pewniej i bezpieczniej. O wiele elastyczniejszy silnik, spokojnie mogę wyprzedzać, czuję się naprawdę też bezpiecznie. Nie muszę tak machać biegami, mogę jeździć na niższych obrotach, więc spalanie mam jak w 600. I co jeszcze? Pozycja. Pozycja, mimo że na bandziorze była dla mnie nawet wygodna, to tutaj jest o wiele lepiej. W bandziorze czasem miałem problemy z krzyżem i tak dalej, bo była jednak troszkę odczuwalna pochylona pozycja, bo bandzior jest taki bardziej lekko zacięciem sportowym, taki ma charakterek, pozycja na motocyklu, a ten jest bardziej taki turystyczny, bym tak nazwał. Jest bardziej podprostowany, szczególnie, że ma 1,90 m, to jest naprawdę już dużo jak na motocykl i ciężko mi było dobrać coś odpowiedniego, a tutaj jak siadłem, bajka. Bandit 1200, też super sprzęt, ale pozycja jest jak na 600, też pochylona, więc tu Inazuma mi się wpisała na plus na moje dalekie wyprawy, wycieczki, bo zrobić nią 800 km nie ma problemu, szczególnie, że siedzisko też jest szersze niż w bandziorze. Dodatkowo mały minus, bak, tutaj jest 18, w bandziorze miałem 22 litry, niby dużo, niby mało, ja odczułam to. Szczególnie, że spalanie mam podobne. To jest właśnie plus elastycznego silnika. Więc przydałoby się trochę więcej w baku. Najlepiej, żebym miał tak 23-25. I co? Bajeczka. Dodatkowo lustereczka są dużo szersze niż w 600. Tak jak w bandziorze 1200, więc też dużo lepiej widać. I można śmigać. Tak więc, jestem bardzo zadowolony, naprawdę bardzo, że mam Inazumę. Daje mi dużo więcej radości z jazdy niż Bandit 600. Zyskałem i bezpieczeństwo, i moc, i z dołu obroty, elastyczność silnika. Po prostu rewelacja. Polecam każdemu, kto lubuje się w motocyklach typowo takich bardziej klasycznych, nakedach.
bo i wygląd jest zajebisty, a do tego jego osiągi naprawdę wystarczające. Można powiedzieć w skrócie, 100 koni, 100 niutków, można śmigać w trasę i można też troszkę pokręcić manetką, troszkę się pościgać, bo ma kopa. Nie próbowałem, nie sprawdzałem, ale jak był nowy z salonu i były testy robione, pamiętam, to był porównywalny do pierwszej R1 i miał do setki 2,8, poniżej 3 sekund. Ja nie wyobrażam sobie takiego przyspieszenia, nie mam takich umiejętności, musiałbym dużo poćwiczyć. Ja lubię jeździć turystycznie, ale nadmiar mocy nigdy mi nie przeszkadza, jeśli ma się olej w głowie, bo się przydaje przy wyprzedzaniu. I to jest bezpieczne. Dobra, to do następnego filmu. Servus!